Jakiś czas temu niejaki Kubica 10 napisał pod jednym z moich filmów komentarz o treści: może jakiś test cygar iguana? Znak zapytania, uśmieszek. Drogi Kubico 10, co mogę ci powiedzieć? Da się zrobić. Da się zrobić. Witajcie moi drodzy, z tej strony Arkadiusz, a dzisiejszy odcinek powstał na specjalne życzenie widza, chociaż mogę śmiało już teraz powiedzieć, że na specjalne życzenia widzów, co też wyczytałem w komentarzach pod filmami. Tak moi drodzy, czytam wasze komentarze, odpowiadam na nie, oczywiście w miarę możliwości jak najszybciej i jak najdokładniej, ale też zapisuję sobie te wasze cygarowe życzenia w moim magicznym kajecie, który kitram w czeluściach mojego biurka i co jakiś czas tak sobie otwieram ten zeszycik i mówię, może tutaj coś zrealizować fajnego i przy okazji odpowiedzieć na pytania widzów daną recenzją. A że cygar iguana nie paliłem od roku chyba 2008, bo coś tak kojarzę, że te cygara przewinęły się w moim humidorze zaraz po w sumie zakupie tego humidora, czyli był to chyba rok 2008, no to postanowiłem sobie po prostu odświeżyć pamięć smakową i przypomnieć sobie, jak też te cygara iguana smakowały. Natomiast biorąc pod uwagę, że przez tyle lat po nie sięgałem, no to chyba jakoś nieszczególnie mi podeszły, ale też pamięć może mnie mylić, po prostu może inne marki z czasem to gdzieś wyparły, a były to na przykład dobre cygara, ale już nie będę tutaj kompletnie kombinował, sprawdzę to w trakcie tej oto wideorecenzji. Tak w ogóle chciałem też kupić te cygara w formacie mama, czyli w tym formacie, z którym obcowałem te lata temu, ale okazało się, że w ogóle nie ma ich obecnie na stanie polskich dystrybutorów, no i niestety obawiam się też, że tak już pozostanie i za jakiś czas i te cygara znikną z rynku. Natomiast na pewno format nazwany FAT nie zniknął z rynku, dalej jest dostępny w sprzedaży, no więc po prostu z braku, można powiedzieć, laku kupiłem tego oto wielkiego grubaska, chociaż nie ukrywam, nie przepadam za tego typu formatami, jest no jednak kawał cygara, wolę robuściaki, wolę korony, a to jest według producenta Gordo i to Gordo, które ma prawie 140 mm długości oraz 54 w ringu, więc no może się dosyć długo palić, aczkolwiek powiem wam, że cygaro to jak na grubasa chodzi w takiej wadze piórkowej, więc równie dobrze mogę sobie na przykład z nim poradzić w godzinę, ale to też wyjdzie, że tak powiem, w praniu. Swoją drogą, też taka ciekawostka od razu na start. Wiedzieliście, że cygara iguana było stworzone z myślą o jednym amerykańskim sklepie i na dobrą sprawę nigdy nie powinny trafić do Polski? To taka ciekawostka. Natomiast domyślam się, dlaczego te cygara się u nas znalazły, co też powiem wam w trakcie tego filmu. A teraz, żeby nie przedłużać, czas przejść do tego cygara. Takim niewątpliwym wyróżnikiem cygar marki Iguana jest oczywiście no nie tylko zielonkawy pierścień, no bo pierścień jak pierścień, może się podobać bądź nie, ale ten wyróżnik to liść okrywowy typu kandela, czyli ten taki liść okrywowy, który jest zielonkawy. W takim naszym, można powiedzieć, cygarowym żargonie ten kolor określa się też jako Claro Claro bądź American Market Selection. No, AMS w skrócie. Skąd więc ten AMS tutaj i dlaczego się klasyfikuje jako ten American Market Selection? Otóż powiem wam, że jak doczytywałem, liście kandela były bardzo popularne dawno, dawno temu. Szczególnie w latach 60. i w części lat 70. Popularne, jeżeli idzie o Stany Zjednoczone, które wchłaniały cygara po prostu na potęgę. I Amerykanie uwielbiali cygara okryte liściem kandela. A od lat 80., kiedy weszły liście Connecticut, w sumie o kandelach zapomniano. Natomiast jak też doczytywałem, jak mówią źródła, w ogóle producenci tytoniu uwielbiają te okrywy. A to dlatego, że sam proces przetwarzania tej okrywy, tego liścia okrywowego, w przypadku innych liści, co by uzyskać głębię koloru i oczywiście smaku, trwa samo suszenie między 30 a nawet 50 dniami. Następnie liście są fermentowane i jest to proces czasochłonny. Natomiast w przypadku liści typu kandela wystarczy zebrać liście z pola, wrzucić je do Casa de Tobacco, tak się to nazywa z tego co pamiętam, czyli to takie wielkie stodoły, w których suszy się tytoń.
Następnie zrobić z niego wiązki, zamknąć całość tak, by ciepłe powietrze przelatywało przez liście i po 72 godzinach mamy oto taki gotowy, zielonkawy liść do użycia. W ogóle tego tytoniu się nie fermentuje, też nie trzeba długo tego liścia suszyć, tak żeby rozbić chlorofil, no bo z założenia liść ten ma być zielonkawy. Jedyny taki problem, można powiedzieć, albo wyzwanie to przechowywanie tych liści, bo żeby one nie dojrzewały i dalej nie zaczęły gdzieś tam fermentować, nie daj Boże, trzeba je przechowywać w nieco niższej temperaturze. I to wszystko. Tak więc kandela, no, jest pewnym dzisiaj na pewno wyróżnikiem. Jak też mówiłem, jest liściem łatwym w przygotowaniu. I w przypadku cygar iguana, no to był taki wyróżnik, który musiał się tutaj pojawić, bo z jednej strony chodziło właśnie o cenę cygara, żeby była jak najbardziej przystępna w przypadku iguany, kiedy te cygara wychodziły na rynek. No, kandela, jak mówiłem, jest prosta w obróbce, więc i te koszty są niewielkie. A z drugiej strony, pod koniec lat 90. cygaro w zielonkawej okrywie na pewno było ciekawostką, która mogła przyciągnąć rzesze fanów, a jeszcze przy dobrej cenie te cygara na pewno świetnie się sprzedawały i powiem Wam, że tak było. Co do zwinięcia tych cygar. Oczywiście są ręcznie zwijane na Dominikanie w fabryce należącej do niejakiego Filipa Gregorego Wynne. Mówi Wam coś to nazwisko? No na pewno Wam nic nie mówi, ale w trakcie tej recenzji opowiem Wam nieco więcej o tej postaci i też pod jaką nazwą, można powiedzieć, możecie znać jego wypusty cygarowe. W środku binder, ten nasz zawijacz, to liści z Dominikany, a także wkładka pochodzi z Dominikany. A jeszcze wracając do okrywy, tutaj nie do końca potrafiłem znaleźć informację, czy jest to liść dominikański, czy ekwadorski, bo też przewijało mi się w kilku źródłach, że jest to kandela z Ekwadoru, ale już tego, powiedzmy, nie zweryfikuję, bo praktycznie, no to, prawdę mówiąc, i tak sklepy tego nie sprzedają w Europie, licząc Polski, a na stronę tego sklepu, dla którego te cygara były produkowane, nie wejdę ze względu na pewne ograniczenia. W sklepie Stanów Zjednoczonych, GDPR, wszystko jest zamknięte i musiałbym mieć VPN-a, żeby się w ogóle tam dostać. Stwierdziłem, że gra jest nie warta świeczki, dlatego też bazuję na tym, co znalazłem. I teraz, co do naszej okrywy. Powiem Wam, że no, liść nie jest taki typowo zielony-zielony, jakbyście po prostu popatrzyli na świeżą trawę, czy na liście na drzewach, które chociażby już są latem w takiej żywej, zielonej formie. On jest owszem zielonkawy, z odrobiną takich jakichś żółtych prześwitów, więc to nie jest taka zieleń-zieleń, ale rzeczywiście no, widać, że wyróżnia się on od pozostałych, szczególnie jak to cygaro leżało w moim humidorze, no to widać było od razu, które cygaro jest iguana, nawet jak było obrócone pierścieniem w drugą stronę. Liść ten jest taki dosyć mocno pożyłkowany. Te żyłki są w ogóle białe w większości. Kapturek jest całkiem ładnie nałożony, ale też nie jakoś ekstra. Główka cygara jest całkiem ładnie uformowana. Samo cygaro jest, no mogę powiedzieć śmiało, idealnie okrągłe. Trochę spłaszczone tutaj w tym miejscu, ale mam nadzieję, że nie będzie mi tutaj to przeszkadzało. Tytonie widzę, że są też upchane bardzo ładnie, więc mam nadzieję, że ciąg tego cygara będzie też świetny. W ogóle powiem Wam, że cygaro pachnie taką trawą, trochę taką podsuszoną, takim siankiem, może odrobinę czymś ziołowym. Jest tutaj też taka roślinna słodycz. Od stopy praktycznie jest to samo. Może trochę też takiej cedrowej słodyczy tutaj wyszło, ale na pewno nie ma jakiegoś takiego pierdyknięcia zapachowego. No ale też takie to cygaro ma być. Nawet jakbym trochę przez chwilę miętę w nim wyczuł. No ciekawe, na pewno inne. Cygaro to w ogóle miałem otworzyć dwuostrzą obcinarką, ale powiem Wam, że ze względu na ring tego cygara zdecydowałem, że użyję wyżynarki, która była dołączona do zestawu Cigar Nub i na pewno ona sobie tutaj świetnie poradzi z tym kapturkiem. No więc czas otworzyć to cygaro. No, bez problemu zrobiłem dziurkę w moim egzemplarzu. Widzę w środku tytoń. Tak jak mówiłem, jest ładnie upchnięty, aczkolwiek widzę to jakieś żyły przy główce. No nic, mówi się trudno. Ciąg na sucho. Powiem Wam, jest bardzo dobry.
minimalny opór, ale generalnie przy tym ringu zazwyczaj ciąg jest bardzo dobry. Cygaro też postawiło mi takie orzechowe akcenty na ustach, czego prawdę mówiąc się nie spodziewałem. Jestem ciekaw, czy pojawią się one w trakcie palenia, czy głównie będę miał tutaj właśnie taką trawiastość, której się spodziewam, ale to sprawdzę już za chwilę. Czas odpalić to cygaro, oczywiście moim nieśmiertelnym trzypalnikowym jetem. Powiem wam, że początek cygara na pewno nie odstrasza w żaden sposób. A cygaro może nie jest skomplikowane smakowo, ale takie też nie będzie. Na pewno nie będzie w pierwszej tercji, ani w drugiej tercji, ani w tercji trzeciej, no bo no, nigdy takie nie miało być. Nigdy nie miało dostarczyć jakiejś wielkiej dawki smaków i sprawiać, że miłośnik cygar będzie przy igłanie robił och i ach, bo miało być to po prostu cygara do codziennego palenia. I powiem wam, że ten smak, jeżeli miałbym to codziennie palić, może nie byłoby to moje ulubione cygara, ale biorąc pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z takim miksem orzechowo-roślinnym, generalnie nie jest źle. Tego się w sumie po tym cygarze spodziewałem. Cygaro odpaliło mi się też na początku całkiem równo, ale widzę, że całość trochę tutaj zaczyna skręcać. Ciąg, mimo tego, że na sucho był świetny, to mam wrażenie, że muszę trochę jednak przeciągać ten dym przez to cygaro. W ogóle też dosyć szybko się spala, bo odpaliłem je dosłownie chwilę temu, kilka większych puchnięć i widzę, że już no, idę w kierunku wypalonego centymetra. Ale być może mimo formatu jest ono rzeczywiście na szybkie palenie, o czym też wcześniej mówiłem. A jeżeli już jestem teraz przy tym cygarze, to przy cygarze mogę wam opowiedzieć o cygarze. Za cygarami Iguana stoi niejaki Philip Gregory Wynne, o czym też wcześniej wam mówiłem. Jeżeli nie kojarzycie tej postaci, no to wcale się nie dziwię, gdyż on nie sygnuje swoim nazwiskiem swoich cygar, natomiast sygnuje swoimi imionami. Być może w tym momencie domyślacie się, kim jest ten człowiek, a jeżeli nie, za chwilę się tego dowiecie. Otóż Philip Gregory Wynne w latach 80. miał swoją taką firmę ochroniarsko-szkoleniową, między innymi do spółki z byłym antyterrorystą, miał tam też jakichś komandosów i tak sobie szkolił policję, szkolił sobie zapewne też jakieś pomniejsze oddziały pewnie Gwardii Narodowej albo coś w tym stylu, gdyż miał tę firmę w Stanach Zjednoczonych. Pod koniec lat 80. nawet był częścią firmy, która sprzedawała śmigłowce bojowe, między innymi do Omanu. Natomiast mniej więcej w roku 89 koniunktura na całość się skończyła, więc stwierdził, że no czas iść na swoje i zrobić coś nowego. A że był palaczem, a w sumie to bardziej to ujmę tak miłośnikiem cygar, stwierdził, że to może cygara są właśnie jego taką przyszłością. Szczególnie, że zauważył, że w tamtym okresie najdroższymi cygarami na rynku były chyba cygara bodajże za 6 czy za 6,5 dolara, zresztą robione przez Davidoffa. Część cygar była sprzedawana poniżej dolara za sztukę, więc dlaczego nie strzelić się w taki rynek po 2-3 dolary? A że miał trochę kontaktów, wylądował więc w Hondurasie i tam stwierdził, że zrobi swoje pierwsze cygara. Swoje pierwsze cygara robił w ogóle w takiej fabryce, którą wielu może kojarzyć, ale wielu też może ich cygar nie lubić, bo te wypusty obecne, ja bym powiedział, że są dosyć miałkie i mdłe, ale też kiedyś na pewno któreś z tych cygar zrecenzuję. A chodzi mi tutaj o takie cygara jak Flor de Copan. Flor de Copan w ogóle było kiedyś taką właśnie bardziej butikową, że tak to nazwę, fabryką cygar, zresztą słynącą właśnie z produkcji dobrej jakości cygar i też im, można powiedzieć, powierzył produkcję swoich pierwszych cygar Philip Gregory Wynne. I tak te jego pierwsze cygara pojawiły się na rynku w roku 1990 i były one sygnowane taką marką jak Petrus. Wezmę sobie pufa, co by całość nie zgasła, aczkolwiek przy tym ringu ciężko będzie, żeby zgasło. No, cygaro jest orzechowo-trawiaste, na pewno totalnie skomplikowane, ale idziemy dalej, gdzie już ta historia nam się nieco komplikuje. I tak ten film Gregory Wynne, który dorastał w ogóle w Europie, bo jego ojciec był dyplomatą, stwierdził, że zrobi cygara pełnej mocy. Lata 90. na pewno nie stały cygarami pełnej mocy, więc on chciał zrobić coś innego. No i wraz z Flor de Copan stworzył cygara Petrus,
Była to marka, która chyba dzisiaj już w ogóle jest nieobecna, aczkolwiek paliłem ją jeszcze w początkach mojej przygody cygarowej i powiem wam, że totalnie nie zrobiła na mnie wrażenia. Ale Petrus, w czasach, kiedy mieliśmy do czynienia z Connecticutami, czyli pięknymi liśćmi, lata 90., począteczek, start też stopniowy boomu cygarowego, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, marka ta miała być przeznaczona na rynek europejski. I też z tą, można powiedzieć, taką myślą Philip Gregory Wynne stworzył te cygara. No ale się jednak przeliczył, no bo tu polą Connecticuty, tam mamy liść Abano, który jest pożyłowany, który jest paskudny. Same cygara według samego twórcy były oczywiście bardzo dobre. No i się okazuje, że w całości tutaj, można powiedzieć, z tymi cygarami wtapia. Gdzieś tam oczywiście sprzedał ileś tego towaru, no ale nie było jakoś to świetne. Po drodze jeszcze stworzył sobie takie cygara jak Don Melo. Natomiast w roku 1993-94 stwierdził, że coś trzeba zmienić. Powtórzę to. Trawiasto orzechowe. No i zmienił. Stworzył swoją markę. Można powiedzieć markę, którą sygnował swoim imieniem i nazwiskiem. No ale czy kupilibyście cygara od Philip Gregory Wynne? Być może w skrócie nazywały się by pewnie PGW. Być może ktoś by to kupił, zresztą są dzisiaj takie, no można powiedzieć, brandy, ale nie w tamtym czasie. Więc stwierdził, że stworzy swoją postać trochę może na nowo, albo inaczej ją przedstawi. Więc wziął to swoje Philip Gregory, przetłumaczył na hiszpański i tak oto nazwał swoją markę Felipe Gregorio. Zapewne wielu z was paliło jego cygara. Muszę wam przyznać, że sam nigdy nie zostałem miłośnikiem cygar Felipe Gregorio. Natomiast miał on w swoim taki portfolio cygara, one się nazywały The Art of Power. I one były chyba najlepsze ze wszystkiego, ale generalnie jakoś tak Felipe Gregorio nigdy nie zaskarbił, tutaj można powiedzieć, moich głębszych uczuć. Ale gdzieś tam jednak mu w tym biznesie, powiedzmy, w miarę przez pewien czas szło. W momencie, kiedy już wszedł ze swoją marką, a właściwie to chciał się przebrandować na właśnie na Felipe Gregorio, można powiedzieć, z jakiegoś producenta no name, no okazało się, że fabryka, z którą współpracował, czyli Flor de Copan, została w ogóle wykupiona przez Altadis i tym samym stracił no, możliwość zwijania tam swoich cygar. I w tym momencie jego drogi skrzyżowały się z innym bardzo ważnym człowiekiem w cygarowym świecie, mianowicie z Julio Eiroa. Tym człowiekiem, który słynie z takiego liścia jak Authentic Corojo i człowiekiem, który odpowiadał za wielki sukces marki Camacho, zresztą wykupionej nie aż tak wiele lat temu przez koncern Oettinger Davidoff. I pierwsze Felipe Gregorio zostały właśnie zwinięte przez Julio Eiroa w jego fabryce i z jego zasobów tytoniu. Jednak z czasem no, gdzieś tam Felipe Gregorio zaczął szukać swojego domu, postanowił przenieść się więc do Nikaragu i z Hondurasu. Tam do współpracy z Omarem Ortezem zaczął kręcić biznesy, ale koniec końców okazało się, że trafiło mu się pewne spore zamówienie. Otóż przyszedł do niego człowiek, który znał Franka Sinatrę, zresztą jak się okazało, no sam nasz Philip Gregory Wynne, albo już będę używał tutaj w nomenklaturze Felipe Gregorio, też w ogóle poznał Franka Sinatrę. No i Frank Sinatra mówi: stary, no ja chcę, żebyś zrobił cygara, który nazwiesz Sinatra. A że to już była druga połowa lat 90., Sinatra kilka lat później już zmarł, Jako wielka legenda, no ale też chciał mieć jako legenda swoje cygara. Natomiast miał zaznaczony jeden warunek nasz Felipe Gregorio. To mają być cygara dominikańskie, bo w tym momencie był hype na cygara dominikańskie, on chce cygara dominikańskie, zrób mi cygara dominikańskie. Felipe Gregorio zakontraktował cygara, no ale nie miał na Dominikanie żadnej fabryki, więc co zrobił? Kupił fabrykę, kupił pole, kupił tytoń i zaczął zwijać te cygara. Dostarczył całe zamówienie, jest już druga połowa lat 90. No i nagle się okazuje, że zainwestował tyle środków, że już nie ma pieniędzy. Frank Sinatra, w sumie jego człowiek, nie odzywa się, żeby zamówić kolejną partię tych cygar. Generalnie nikt nic nie zamawia, gdyż powoli boom cygarowy zaczyna umierać.
No i co tutaj zrobić? No, został z tytoniem. W sumie nie ma dla kogo zwijać produktu. Ma jakiś tam pomniejszych odbiorców. Co tu robić? No i okazało się, że zadzwonił do niego niejaki Bob Franzblau, jeżeli się nie mylę, takiego nazwisko brzmiało. Człowiek, który stał za Thompson Cigars, czyli ogromnym sklepem internetowym w Stanach Zjednoczonych. Sklepem, który ma też na pokładzie wiele marek w swoim portfolio. I powiedział tak, ty Felipe, ty masz fabrykę, masz pomysł, zrób mi coś takiego do tak zwanych cygar katalogowych. Ma być to tanie, ma być to fajne, ma to też przyciągać uwagę. A propos uwagi, no też musiałem poświęcić nieco iguanie. A teraz na przykład zaczęła wychodzić w tym cygarze wanilia. I też tak się stało, że Felipe Gregorio stwierdził, że no dobra, no jeżeli ma być to cygaro katalogowe, czyli trochę taka, nazwijmy to nie, marka własna, przystępna cenowo, ma się wyróżniać, no to właśnie użył tutaj liści typu Candela, już od dawien dawna w Stanach Zjednoczonych zapomnianych, dzięki czemu uzyskał, można powiedzieć, interesujący, przyciągający wzrok produkt, a z drugiej strony no, wyróżniający się zdecydowanie na rynku. I tak też udało mu się, tworząc dla Thompson Cigars te cygara, w sumie odbudować powoli środki. Następnie już miał więcej możliwości, jeżeli chodzi o zwijanie cygar. Później też zwijał dla Cigars International cygara. Później zaczął mieć wielu różnych odbiorców i generalnie stworzył kilka różnych linii cygar Felipe Gregorio. A z ciekawostek, jeżeli jakimś cudem kupilibyście cygara marki Felipe Gregorio, a widzę, że ani w Polsce, ani w krajach niemieckojęzycznych czy w Czechach Felipe Gregorio praktycznie już nie istnieje, a kiedyś to jego portfolio cygar było całkiem spore, to kupując nowe wypusty, nawet znanych wam cygar, dajmy na to nawet niech będzie to właśnie The Art of Power od Felipe Gregorio, to okaże się, że wy tych cygar w ogóle nie znacie. A to dlatego, że Felipe Gregorio kilka lat temu zakochał się w kostarykańskiej ziemi, kupił też trochę akrów, zaczął tam sadzić tytoń i z tego tytoniu, który udało mu się przez te kilka lat wyhodować, no zaczął zwijać cygara i generalnie reblendować to, co dotychczas produkował. No i tak to się teraz u niego wszystko zmieniło i tak wygląda. Natomiast biorąc pod uwagę, że ma jakąś niewielką tam właśnie manufakturę w Kostaryce, myślę, że no już nie będzie w stanie zwijać cygar na cały świat, tym samym wrócił, można powiedzieć, do takich trochę butikowych korzeni. I tak jak Felipe Gregorio wrócił do butikowych korzeni, tak jak ja wrócę do was w tercji pierwszej, w którym musiałem się już pozbyć kawałka popiołu, gdyż okazało się, że mimo takiego ringu popiół ten dosyć słabo się trzyma. No w ogóle zaczął mi się tutaj strasznie pruszyć, wykruszać gdzieś na bokach i pękły w pewnym miejscu. Dlatego też zauważyłem, że cygaro bardzo nierówno się spala, a tym samym postanowiłem wyrównać nieco zapalniczką po złamaniu popiołu. No jak się okazało, te nierówności znowu tutaj wróciły, no ale mówi się trudno. Co też zauważyłem po ponownym takim rozgrzaniu tego cygara. Kiedy paliłem to cygaro tak na granicy, można powiedzieć, zgaśnięcia, pochłonięty moją historią, którą wam opowiadałem, a w sumie nie moją, bo Felipe Gregorio, którą natomiast no, opowiadałem wam przez jakiś czas, to cygaro sobie się tam tliło. I kiedy się tliło, było takie delikatnie orzechowe, z nieco trawiastości, pojawiała się tutaj też wanilia. Natomiast kiedy je podgrzałem i w sumie nawet celowo przeciągnąłem, okazało się, że te smaki stały się intensywniejsze. Aczkolwiek ten orzech jest teraz troszeczkę zepchnięty na dalszy plan, a na pierwszym tutaj jest właśnie taka trawiastość z taką ziołową otoczką. Jest tutaj też taka odrobina herbacianej nuty pochodząca z herbaty zielonej. Znaczy, no, nie ma herbaty zielonej tutaj, natomiast w sumie ta nuta przypomina mi herbatę zieloną, taką dosyć mocną. Generalnie cygaro jest no, takie dosyć wytrawne, bardzo lekkie. Powiem wam, że nawet w sumie przyjemne, także no, nie mogę powiedzieć, żeby ta
ta degustacja była jakaś straszna. Ot, takie po prostu cygaro do palenia, jakie zresztą miało być. Nie licząc tych problemów technicznych, w sumie jest po prostu przyjemnie całkiem z tym cygarem. Natomiast cały czas też muszę ten dym przeciągać przez to cygaro. Nie wiem jakim cudem, ale rzeczywiście muszę wyciągać. Natomiast w tercji pierwszej zauważyłem, że już jednak kiedy to cygaro jest krótsze, no zdecydowanie lepiej mi się je pali. Niestety jeszcze, żeby tak się działo, żeby to cygaro się lepiej spalało, to już w ogóle byłoby wspaniale. To tyle ode mnie na tę chwilę. A, jeszcze wam nie powiedziałem jednej rzeczy. Sam dym. Powiem wam, że wyszedłem na chwilę z pomieszczenia. Jak wróciłem, pachnie tutaj tak, nawet nie cygarowo, tak słodko-ziołowo i cały ten zapach jest gdzieś tam, powiedzmy, przecięty tytoniem, znaczy zapachem tytoniu cygarowego i palonym cygarem. Także jest na pewno niestandardowe, jeżeli chodzi o palenie tego cygara w pomieszczeniu i myślę, że nawet jakbyście palili pewnie przy swoich domownikach gdzieś tam w jakimś magicznym pokoju i ktoś by wszedł, to nawet mógłby się zastanowić, czy na pewno palicie cygaro. To taka ciekawostka. A ciekawostka druga, mimo że cygaro produkuje całkiem spore ilości dymu, są bardzo ulotny. Jest on po prostu tak nikły, że absolutnie nie mam tutaj nawet śladu w pomieszczeniu, że palę tutaj cygaro, a mam tylko delikatnie uchylone okno. Tak więc jest to fajne cygaro do palenia w pomieszczeniach. To tyle ode mnie, jeżeli chodzi o tercję pierwszą. Widzimy się w tercji drugiej, do której dojście zajęło mi 30 minut. W miarę spokojnego palenia, może nie ultra spokojnego, bo jak wam mówiłem, kiedy paliłem na granicy zgaśnięcia, cygaro było aż nazbyt pozbawione wyrazistości, kiedy znów je przeciągnąłem, zaczęło się robić takie kleisto-mydlane, dlatego też tak to tempo spalania, można powiedzieć, a w sumie to palenia, wypośrodkowałem i jest tutaj najfajniej. W każdym razie najfajniej, jeżeli idzie oczywiście o cygaro Iguana. Cygaro na chwilę jest... Z jednej strony takie ziołowo-trawiaste, z drugiej strony nieco orzechowe. Jest tutaj też taka słodkawa nuta, której nie mogę do końca połączyć smakowo. Być może gdzieś tam mi się w głowie całość odblokuje, ale gdzieś ten smak już czułem. Generalnie jest całkiem przyjemnie, może bez jakiegoś szału, ale no to tylko iguana, po prostu iguana. Nie nastawiałem się naprawdę tutaj na jakieś wielkie palenie i już zacząłem sobie przypominać, dlaczego do tej marki nigdy nie wróciłem. No, tak jakoś wyszło. Jeszcze jedno puchnięcie. No, co mówiłem wcześniej. No, to wszystko tutaj jest. Jest tutaj też taka, teraz zacząłem ją wyłapywać, taka minimalnie jakby kremowa nuta, ale też z takim trawiastym podbiciem. No generalnie tak to wygląda. Powiem wam, że jeżeli chodzi o ciąg cygara, finalnie otworzyłem cygaro jednak dwuostrzówką, bo gdzieś ten dym tutaj jakby grzęźnie. Nie ma tutaj żadnej dziury w tym cygarze, no ale widać ten typ tak ma, że wszystko gdzieś tutaj utyka, mimo tego, że mamy tak piękny ring. Największy problem tutaj powiem wam natomiast... jest samym popiołem. Znaczy problem z popiołem. No wiadomo, popiołu nie jem, nie kolekcjonuję go, ale odpada w tak dziwnych miejscach i w tak dziwnych momentach. Teraz na przykład w miarę się trzyma. Nie widzę tutaj większych pęknięć licząc tego miejsca. Natomiast już dwukrotnie odpadł mi po około pół centymetrze. Czytam sobie książkę i nagle w książce ląduje mi popiół. Całe szczęście nic nie wypalił, nie uszkodził mi książki, bo bym się troszeczkę na to cygaro zdenerwował. No ale jakoś tak zaskakuje. O, widzę, że już tutaj też pęknięcie w tym miejscu i popiół po prostu za chwilę odleci, dlatego też wyprzedzę całość i złamię go w popielnicy. Cygaro tak produkowało spore ilości dymu, ale bardzo ulotnego. Tak jest podobnie dalej, aczkolwiek zacząłem zauważać, że teraz ten dym trochę się zagęszcza i jednak w tym pomieszczeniu zaczyna zostawać. To tyle, moi drodzy, ode mnie. Widzimy się w tercji trzeciej i ostatniej. Moi drodzy, dopalenie do tego momentu zajęło mi godzinę i 10 minut. Później troszeczkę to palenie musiałem zwolnić, gdyż cygaro zaczęło się robić dosyć nieprzyjemne i w pewnym momencie musiałem jeden raz przedmuchać, potem drugi. Natomiast jakoś udało mi się te smaki uratować. Co do tych uratowanych smaków, na tę chwilę dominuje tutaj... ta taka trawiastość, delikatna herbacianość, nieco takich
orzechów, ale bardzo delikatnych. To są takie orzechy, powiedziałbym, brazylijskie. Tak mniej więcej mi się ten smak kojarzy. Jest też tutaj odrobina zielonej herbaty w smaku, a także wyczułem przez chwilę taką cedrową słodycz. Ona tutaj towarzyszyła mi przez pewien czas w tercji trzeciej, ale teraz już zaczęła praktycznie zanikać. Generalnie cygaro nie jest skomplikowane, ale w sumie takie... No miało być, taki był zamiar. To nie miało być cygaro, które wgniata w ziemię. To, co też na pewno mnie tutaj nie wgniata, to oczywiście technikalia. No, cygaro nie jest jakimś doskonałym egzemplarzem, ale za coś, co w sumie miało być takim cygarem budżetowym, czy tym właśnie cygarem katalogowym, o którym wcześniej mówiłem, miało przyciągać ceną, a także swoim między innymi kolorem, który jest tutaj tym wyróżnikiem, no też nie spodziewałem się, że będzie to jakoś technicznie idealnie, ale momentami rzeczywiście cygaro bywa tutaj, a w sumie to bywało upierdliwe, no bo już praktycznie je w całości wypaliłem. W sumie cygaro będę sobie jeszcze chwilę palił i tutaj mogę przejść do takiego podsumowania tego palenia. Pierwsza tercja była niezwykle delikatna. Druga tercja, no tutaj miałem do czynienia ze, można powiedzieć, skokiem intensywności tych smaków, ale na pewno była to intensywność na takim niewielkim poziomie, chociaż tych smaków tutaj całkiem sporo się przewijało. Tercja trzecia jest tutaj najintensywniejsza. Mógłbym powiedzieć, że no, ta budowa już tak jest na mniej więcej wysokości między lekką a średnią, aczkolwiek nawet nie wiem, czy średnią całość liznęła, więc ta trzecia jest najintensywniejsza, można powiedzieć, smaki tutaj są najmocniejsze, ale zarazem jest to oczywiście nadal lekkie albo nawet bardzo lekkie cygaro. Mimo tak wielkiego formatu oczywiście kompletnie nie odczułem mocy, więc można powiedzieć, że jest to pozycja, po którą śmiało mogą sięgnąć początkujący miłośnicy cygar. W sumie, będąc przy początkujących miłośnikach cygar, myślę, że cygara iguana to jest taka pozycja, od której w sumie można gdzieś tam tę swoją taką cygarową przygodę zacząć. Nie zaskoczy smakami, ale pozwoli się z nimi oswoić. Z drugiej strony nie zgniecie mocą, więc tym samym palenie tego na pewno, szczególnie dla początkujących i z nikotyną nieobeznanych, będzie po prostu takim delikatnym przeżyciem. Poza tym też wychodzę z założenia, że szczególnie na początku przygody cygarowej trzeba próbować wszystkiego, a właśnie cygara, które mają okrywę typu kandela, no są dzisiaj taką pewną ciekawostką i to taką ciekawostką, którą myślę, że no po prostu trzeba poznać. Jeżeli idzie o polski rynek, z tego co patrzyłem, to jeszcze w ofercie sklepów są cygara Rocky Patel The Edge w wersji kandela. Tamtych, prawdę mówiąc, nie paliłem. Może w przyszłości zdecyduję się na jakąś degustację. Zapewne tamte są o wiele pełniejsze od tych cygar, ale też, no, powtórzę, nie degustowałem ich, więc też nie mogę się tutaj wypowiedzieć. To tylko gdzieś takie moje, można powiedzieć, pewne przewidywania co do akurat tamtych cygar. Więc tak, moi drodzy, jeżeli zaczynacie swoją przygodę, spróbujcie koniecznie tych cygar. Jeżeli wy natomiast jesteście doświadczeni, moi oglądający, w każdym razie ty, mój oglądający, drogi widzu, to jeżeli nie paliłeś cygara iguana, również po nie sięgnij. Nieważne jakiej mocy dzisiaj lubisz cygara, spróbuj iguan, jeżeli nie paliłeś. To trzeba po prostu przeżyć i to trzeba spróbować. No kandela jest czymś unikalnym dzisiaj, więc czemu nie? Warto spróbować, szczególnie na te jeżeli chodzi o tę dostępność, warto spróbować już teraz, no bo tak jak wam mówiłem, te cygara już no, praktycznie zniknęły z rynku. Są dosłownie gdzieś tam dwa formaty chyba w sprzedaży i to w większości sklepów. Ta większość to chyba aż dwa albo trzy sklepy internetowe, tym samym iguany znikają. A jeszcze wracając do takiej myśli z samego początku filmu, mówiłem wam, że cygara te były stworzone z myślą o amerykańskim sklepie, tym Thompson Cigars, ale jakimś cudem znalazły się w Polsce. I tak, to jeżeli chodzi o to moje takie rozkminienie, wiecie dlaczego te cygara mogły się znaleźć w Polsce? Ponieważ dystrybutor cygar iguana
nazywa się tak samo jak te cygara. Więc zapewne Felipe Gregorio stwierdził, że skoro wzięli jego produkt, to także dorzuci po prostu tutaj iguanę do iguany i tak to wszystko wyglądało, ale to oczywiście jest tylko taki mój domysł i łączenie pewnych kropek, ale być może rzeczywiście tak było. Moja końcowa ocena dla tego cygara? No ciężko mi to, wiecie co, ocenić. No bo nie mogę tutaj powiedzieć, że jest to jakieś doskonałe, wspaniałe cygaro. Nie da się, no to cygaro nie było tak projektowane. Z drugiej strony na pewno nie było to żadne koszmarne cygaro. Ot, jest to po prostu cygaro przeciętne. I tyle. Jest to cygaro przeciętne. A jeżeli ktoś jest przeciętny w nauce, a w sumie dostateczny w swoich wynikach, dostaje trójkę, natomiast to cygaro dostanie ode mnie trójkę z, no, minusem, z minusem za spalanie, a co? Więc jest to przeciętne cygaro, które można jak najbardziej zapalić i w sumie myślę, że jakbym miał jeszcze jakąś sztukę, to gdzieś tam przy jakichś pracach ogrodowych zapewne bym je spożytkował. No ja też czytałem sobie w międzyczasie książkę i prawdę mówiąc w ogóle zapomniałem o tym cygarze, tak sobie pufałem, aż przypaliłem w ogóle pierścień tej iguany, natomiast pierścień wrzucę sobie do kolekcji, żeby sobie powspominać, jak to kiedyś było. Raczej tych cygar już nie kupię i też tutaj wrócę jeszcze na chwilę do dostępności, wcale o tę dostępność mi nie chodzi, ale za 30 mniej więcej 9 zł w zaokrągleniu, bo taka jest dzisiaj cena tych cygar, no myślę, a nawet nie muszę mówić, że myślę. Ja wiem, że jest o wiele większy wybór ciekawych cygar w tej półce cenowej, dlatego też iguanę po prostu wypaliłem jako taką ciekawostkę i w sumie jako ciekawostkę zakupiłem, co by właśnie spełnić to życzenie widza, a właściwie widzów, o czym mówiłem we wstępie. To tyle ode mnie, moi drodzy. Ja sobie jeszcze pewnie poza kamerą chwileczkę popalę. Dziękuję, że byliście ze mną, dziękuję, że dotrwaliście do końca. Jak zostawicie komentarz, będę zadowolony. Jak zasubujecie, też będę zadowolony. Dołączcie do grona moich patronów, będę również zadowolony. Kiedy odwiedzicie mój blog, czyli smoking.pl, też będę zadowolony. Ja generalnie jestem zadowolony, że jesteście. Moi drodzy, klasycznie dla siebie, kończę słowami, recenzował dla was wasz ulubiony cygarowy vloger Arkadiusz. Na razie.